Yo, widzowie, witam was. Kolejny odcinek z gry Hitman. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Przed nami misja w Sapienzy, czyli we Włoszech. Czas chyba wybrać wyposażenie, które bierzemy ze sobą. Wydaje mi się, że dzisiaj będzie wybuchowy odcinek. Jeszcze strzykawka. Nie możemy dwóch min wybrać? Nie mogę. No to strzykawka, niech będzie mina. Myślę, że... A, jeszcze tutaj położenie oczywiście ryneczek. I wybierzmy sobie... karabin tutaj snajperski, żeby mi dostarczyli do mojej kryjówki. Słuchajcie, musimy sobie trochę porozmawiać na samym początku, ale to myślę, że zrobimy w trakcie grania, bo tutaj w miarę się szybko to wczyta. Nie, będziemy musieli zamienić kilka słów. Na razie posłuchajmy, co mają tutaj do powiedzenia. So the Ether Corporation has installed a state-of-the-art field laboratory somewhere below ground. Expect security levels to rise as you get closer to the virus. Good luck, 47. Dzięki wielkie. Słuchajcie, jest też ten tutaj przerywnik, był taki, który się tutaj nie wyświetlił, a którego nie mogę odpalić z opcji menu. Także to był przerywnik, którego teraz nie widzieliście. Dobra, no i myślę, że możemy tutaj sobie pograć naszym agentem. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że musimy troszeczkę porozmawiać na różne tematy. Jednym z tych tematów jest taki temat, że obawiam się... A, musimy podsłuchać najpierw zioma. Czy musimy, to nie, ale możemy podsłuchać zioma. Dr. Lafayette speaking. Oni sobie tu będą gadać, możecie sobie czytać i możecie jednocześnie też mnie chyba słuchać. Tak mi się wydaje, bo już to czytałem. Słuchajcie, mikrofon. Mikrofon pyka. Ja usiadłem do nagrywania o 8 rano, jest 8:53, dopiero udało mi się naprawić ten mikrofon. Nie wiem, co jest tego przyczyną, ale słuchajcie, jeżeli jeszcze raz się takie pykanie na nagraniu pojawi, no to będę musiał sobie przerwać prowadzenie tej serii, w ogóle przerwać nagrywanie na YouTube'a. Jeżeli to jest ostatni odcinek, który widzicie przez dłuższy czas, to słuchajcie, będę pewnie streamował na Twitchu jakieś giereczki. To jest sprawa numer jeden. A sprawa numer dwa jest taka, że pewnie tu wrócę, ale dopiero za miesiąc, dwa, może trzy miesiące. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, czy trzeba wymienić kartę. Trzeba ją odesłać, może do naprawy, czy to jest wina karty, czy to jest wina zasilacza. Ciężko mi powiedzieć, jaka jest tego przyczyna. Wiem, że to jest coś związanego z kablem, zasilaczem i kartą graficzną, ale no niestety dokładnie nie posiadam informacji, o co chodzi. Mogę tu spać? Nie mogę. Dobra, także jeżeli jest to ostatni odcinek, to sorry, ale... Siadam o 8 rano z taką pełną energią, żeby nagrać, słuchajcie, super, super, naprawdę świetny, świetny odcinek. I wiecie co? I muszę nagrywać trzeci raz, po raz kolejny, trzecie podejście do giereczki. No nie jest to fajne, bo już tracę taką energię, tracą te odcinki ostatnimi czasy. Nie jestem, kurwa, z nich zadowolony i wkurza mnie to niesamowicie. I no i przykro mi, że tak się niestety dzieje. Nie jestem w stanie teraz tego naprawić. Naprawdę testowałem, co mogłem. No i tyle, widzowie. Weźmy bukiet kwiatów. Skupmy się na rozgrywce. Jeżeli ma być to nasz ostatni odcinek, to chodzi, żeby był, kurde, dobry. Dobra. Tutaj był wypadek. A mogę komuś kwiatami uderzyć? W GTA mogłeś tak kwiatami komuś strzelić. Gonka. Zdobądź. A, przebranie dostawcy. To jakiś turysta idzie. Witam serdecznie. Bardzo dobrze u mnie. A u ciebie, wariacie? Okej, czyli to jest opcja, w której możemy przynieść bukiet kwiatów. Furgonetka z kwiatami miała zrealizować dostawę. Okej. No wszystko fajnie, tylko szkoda, że... O kurczę, trochę się ślimaczyłem. Proszę pana! No nie mogę go tu zgarnąć, niestety. Wszyscy się zorientują. Ja to najchętniej by wziął karabin maszynowy i rozpierdolił ich wszystkich, tak szczerze. Zobaczcie, jakie to jest piękne miasto tutaj. Wystarczy wziąć i strzelać. No ale obawiam się, że ciężko.
mi było później. W końcu to forteca jedna wielka. A chciałem zrobić misję po cichu. Mogę był rower zadupcić. No i już mi się ziewam jeszcze może. Pewnie, że ta na odcinku. A co tam? Tak jak mówię, przez to, że nagrywam to trzeci raz, to ciężko wziąć taką energię i powiedzieć: o, ale fajnie, super, gramy w giereczkę, nie? Tylko jest takie, od się kręcę, nie? No jest jak jest, dlatego mnie to wkurza, nienawidzę nagrywać po trzy razy odcinków. Nie dlatego, że mam problem z tym, żeby nagrać trzy razy taki odcinek, czy powiedzieć to samo, tylko że ta energia już nie jest i nigdy nie będzie taka sama. Jakkolwiek bym się nie postarał, jakkolwiek bym się nie jarał. To pierwsze wrażenie tego wszystkiego, tego całego miasta, to było wow. I potem się okazało, że niestety dupa. Mikrofon chłopiec skwierczy, jakbym coś smażył. Idę w ogóle zobaczyć do tego mikro. Dobra, skituwa. No, problem też jest taki, że widzowie, fajnie by było, jakby to było, jakby to by na przykład było od początku wiadomo, że chodzi o mikrofon. Mikrofon jest do kity i wiesz, i trzeba wymienić mikrofon tutaj. Problem jest taki, że to nawet nie jest wina mikrofonu i to jest duży problem, bo ja bym wolał, żeby to była wina mikrofonu, to bym sobie mikrofon wymienił. Dużo łatwiej mi jest wymienić mikrofon niż pierdolą kartę graficzną. Szukamy jakiegoś przejścia, bo tu też jest jakiś budynek wielki. Siema. Tutaj też coś jest, pokaż. O kurde. O! Potajemne wejście, dobra, toalety. Wejdź, schowaj przedmiot, kosz na śmieci. O kurwa. Ty, a to... On się nie zorientuje? Nie no, zorientuje się pewnie, bo nie gadałem razem. Ja mogę tu być? Jasne. Looking fine today, sir. O, dziękuję. Proszę bardzo. Pan przodem. No idź kurwa jebana. Błagam ci, nie, nie. No. Masz szczęście, gagatku. Dobra, to tu są jakieś dziwne podziemne tunele. Jeszcze jest coś na górze, gdzieś tutaj jest cały budynek chyba, to mogę wejść. Jak mi się wydaje. Tutaj może? A, po prostu tutaj się wpakuje przed tymi frontowymi, tak. Oj. Alarm chyba słyszałem. Nie, chyba frontowymi nie zadziała. Niekoniecznie. A tutaj to tędy byliśmy, nie? Tędy wchodziliśmy. No dobra. To chyba. Opcja z dostawcą nie wchodzi w grę, wydaje mi się, chyba że tam się coś pozmieniało. Trzeba tutaj, wiecie, infiltrację zrobić. Spokojnie, widzowie. Oj, pozmieniało się trochę. No, ale raczej nie przejdzie. Oni się raczej zorientują, że ich zabije. Chyba, że takie pik pik po cichu. Spróbujmy. Możemy zapisać w każdej chwili, także. Weźmy giwerkę. Najpierw tego. O kurwa. Ty! Nie, mój strój, kurwa! Ja pierdola. Nie jest źle. Może jako rowerzysta pojadę. Chyba nie przejdzie. Kurwa, weźmy to ciało, przypał. A, w sumie nie przypał. Co się stanie, jak znajdę ciało? Chyba nic, ale możemy je wyrzucić. Nie wiem, czy możemy je w sumie wyrzucić. Zaraz sam stąd spadnę. Ja, dobra, niech tu leży. Będzie git, nikt tu nie przyjdzie. Ale to nie jest tak, że to miejsce jakieś publiczne jest. Na pewno nikogo tu nie będzie kopił. Ale fajna fura. Też fajna, taki klasyk stary. Taka średnia, ale lubię takie wozy, fajnie się nimi jeździ. Tu w ogóle wszystko jest spoko. Pojawiła się nowa możliwość. Come on, you gotta think big.
Przestań, musisz mieć ambicje. Ten człowiek i cała reszta tego wszystkiego jest tylko na jakiś czas. Chef Marcello Ray has hired a new kitchen hand by recommendation. Nowa kuchnia. The two have yet to meet. O. Could be a convenient way to infiltrate the mansion. O. FYI, according to our research, Chef Marcello has been trying to replicate Isabella Caruso's famous home cooking, but Silvio Caruso is not impressed. I suggest you give him a helping hand. Jak najbardziej. Zdobyć przebranie pomocnika. Oni się tam kłócili. Siema, ja też do mięsnego akurat. Witam. A, przepraszam. Dobrze, dobrze. Dobra, wychodzę w takim razie. Kurde, wytrych pewnie. No bo tędy sobie wejdziemy. Dobra, spluwę to ja bym wyciągnął chyba, bo tu i tak jesteśmy w nielegalnym miejscu, czy nie? Dobra, jakoś się tu... O! Takie coś odpalało, żebym ja widział, kto gdzie jest. Tutaj nikogo nie powinno być. Poka, co to jest tu? Kryjówka jakaś. O kurwa! To moja kryjówka! Witam serdecznie! Łazienka. Ja nie wiedziałem nawet, że tu mam kryjówę. Ło, skurwa. No co ty dupcysz? Nie, nie, to trzeba przetestować jak najszybciej, nie? Ty nie umrze na plażę, też mogę tam iść. Powalona jest ta gra. Ale fajne. Zapisz. Trzeba mu... Nie no, muszę przetestować. Ło, kurwa. Jo, się kręcę. Petarda ta gra. Elo, lamusie! Pyk, 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 kurwa! Ale mucisz! O kurde, teraz mnie zmucą z planszy. Ale zajebiste! Dobra, czytujemy. Nie robimy na pewno tego tak, jak zrobiłem, ale fajne, fajne, fajne. Obawiam się tylko, że jako kucharz nie wniosę karabinu. Strzeleckiego. Może być ciężko. Ale naprawdę fajne, że tutaj kryjówa tego, w ogóle zajebista ta giera. Ach, sorka. Czelej kran, niekoniecznie. Chciałem znaleźć ten strój kucharza. No ja myślę, że możemy dać radę tędy. Też paluch mnie strasznie boli. Tą drogą. To nie ma tego zioma? Coś się tam kłóci, czy coś? My nie ma. Tu co jest na przykład? Łazienka. Dobra. O, jest! Siema. Dobra, obezwładnij. Nie musimy go zabijać. Wrzućmy go do środka, żeby nikt go nie widział. Karta magnetyczna do posiadłości. Dobra. Kurde, to jest fajne, bo tu można na tyle sposobów to przejść. Klucz do apartamentu. Gra w Hitmana. Ciekawe bardzo. Czyli są, to jest jakiś stary Hitman. Kurczę, nie wygląda też najgorzej. Sniper Challenge. Nieźle pograne. Jakieś razerki widzę. Dużo puszek. No, wygląda jak typowy gamer, nie? Dużo piw, komputer. Kurwę slugu przy kąpie. No, 1:1 ja kiedyś przynajmniej. Teraz, no... Nie palę, nie piję. Spotkaj się z kuchmistrzem. No dobra, to przeskakuj przez balkon, mogę? Jakoś musimy się dostać na drugą stronę, wydaje mi się. Niech będzie zatem chyba tędy. Ciekawe, czy on sobie tak na skróty chodził. Nie, bo to jakiś... Gotuje dla jakiegoś, kurwa, gościa ważnego. Nie to jakiegoś boba. Witam, jak kucharz. Okej, jesteśmy na posiadłości. Musimy się spotkać z kim? Z kuchmistrzem. Zostałem nagrany przez kamery. Witam. Porozmawiaj. Dobra, musimy ugotować sos.
Kurwa, ale wygląda dobrze. Znaczy generalnie wygląda jak gówno, ale... Znaczy ta tekstura wygląda beznadziejnie, ale tak generalnie, no, wygląda... Kozacko. Zadzwoń na obiad, dobra. Gotowe, gotowe wszystko. O, dawaj kartę. O kurwa, ale nogę komuś urwali. Znajdę tu coś ciekawego? O, trutka na szczury, zdecydowanie tak. Tu na pewno będzie nóż kuchenny, coś takiego, tu muszą być takie rzeczy. Radyjko jest. Dawaj nóż, dawaj nóż. Coś było, co to? O! Nóż kuchenny, jako kucharz chyba jak najbardziej możemy takie coś w dłoni trzymać, tak mi się wydaje. Dobra, na razie to tyle, możemy zadzwonić potem na obiad. Czy jest obiad gotowy? Chociaż moglibyśmy chyba zatruć to krótko. Nie wiem czy ty zwrócisz pewnie na to uwagę. Tylko kto będzie jadł ten obiad? To jest też pytanie moje. Dobra, i tak zatrujemy. Niech srają, sis. Wyłączę ci radio, chuju. Pyk. Niech się wkurzy pewnie. Tak, i on teraz się wkurzy, a my zatrujemy to, pyk, truteczką. Siema, panowie. No, i kituwa. Też ich chyba ci ziomki nie lubią, co nie zwrócili na to uwagę. Dobra. Jak najbardziej. Czy to jest mój cel? On idzie do mnie zaraz, tak? Ile mam celi? Bo na mapie mam 3 chyba zaznaczone. Ciekawe. Poka mapę. Cel? A, 2 cele i 1 wirus trzeba przejąć jakoś. Dobra. Ty, to w sumie jak ty tu tak stoisz, kurwa. Przepraszam. Tak, nie. Nie wiem. Trochę? Tylko nie miałbym co z tobą zrobić. Potem. Za bardzo. Oj. A i on pójdzie do łazienki się wysrać. Tak, tak. Gdzie jest łazienka? Czy my musimy iść najpierw do łazienki? Nie. Raczej do łazienki mnie potem wpuszczą z nim. Będziemy sam na sam. Dobra, gdzie jesteś, mój celu? Czemu on mnie patrzy na mnie? O co on ma za problem do mnie? Czekaj, zapis. Możemy tam wejść? O co chodzi? Przepraszam. Sir, I am talking to you. Co? Why are you not listening, you moron? Wait right here. Ojej, ojej, ale zjebałem. Dobra, kurwa jebana. Do kibla. A nie do kibla, on tam se pójdzie. O, dobra. To teraz my byśmy musieli jakoś tam przeskoczyć. Jak tędy przeskoczymy, to oni będą widzieć nas. Tędy też nie wejdziemy. Nie, tędy nie się nie dostaniemy. Trzeba jakoś to inaczej rozkminić. Tędy? Kurwa, też nie damy rady. O, tędy damy radę. Wejdź, wejdź. No i dalej, trzeba go dogonić jakoś i zabić. Bez skradania się, pakuj się do środka, kurwa. Szybko, szybko, szybko. Okno. No, otwórz. No, skocz. No, on tam żyga. No, mamy go jak na dłoni.
No kurwa, agencie 47, no. Proszę, przez jakieś... O, pięknie. Pogzym się na dół, pogzym... No zobacz! No jest, jest, to wyciągaj broń. Nikt się nie zorientuje, chłopie. Chyba. Kurde, moglibyśmy to w jakiś finezyjniejszy sposób zrobić. Wybuchowy bardziej. Ale chyba jest git. O kurwa. Oj. Chyba zauważyli, kurwa, zbrodnię. Wpadł niestety na dół. Dobra, trudno się mówi. Witam. Celny strzał. No poszukują, bo zauważyli, że gościu zginął, ale... Co to oznacza dla mnie tak naprawdę? Wydaje mi się, że... Właśnie, że nie wiem, co oznacza w sumie. Pamiątka weźmy, zaznaczmy poszukiwanie. Możliwość, znaczycie. Wydaje mi się, że oznacza to, że mogę wziąć tą laskę do tego. Do... Uniwersalny klucz. Do bezpieczne jakieś miejsce i my jej nie dorwiemy niestety. Bez rozpętywania jakiejś bitwy, wojny. Dobra, ale nikt mnie chyba nie widział, że to kucharz zrobi, prawda? A my to mamy na górze. To może coś innego sobie zaznaczymy. Możliwości, weźmy, zaznaczymy może przy świecach. Albo to, o, sprawa najzwyczaj osobista. O, o, tam się może będziemy mogli dostać, jako kucharz. Tylko tam mnie chyba szukają. Mojej męża zabiłem. A po co mi torba z materiałem wybuchowym, czy co to tam jest, z prochem? Mogę na przykład wysadzić? Nie wiem. Dobra, skoczę tutaj. Dam radę. Chyba. Git. Trochę mi paluch boli, ale... Chyba nawet mi nieźle idzie. Tu wejść nie mogę. Czy mogę? Nie mogę. Tu zejść? Mogę. Dobra, niedozwolonym miejscu jesteśmy. A tu chyba nikogo za bardzo nie ma. W moich precyzyjnych tutaj zmysłów. Nóż szturmowy. Pewnie, że wezmę też. O, tam jakiś ziomo jest. Dobra, ale ze wszystkich rzeczy, no to oczywiście weźmiemy pistolet, no bo on jest najbardziej efektowny. Efektywny, znaczy się, efektowny akurat właśnie nie jest. Dam radę tędy doskoczyć? Nie. Musi jakoś przedostać tędy. O kurwa, ile tu jest mieszkań w ogóle? Jak ja mam tam zejść? Wpisywanie. Czyli mi się to wszystko chciało robić, nie? Te wszystkie mieszkania tutaj. Powalone to jest, jak to jest mega zbudowane wszystko. Ojej, tu jest ziomo, trzeba uważać. On jest chyba za ścianą, więc git. O, grzyba macie, panowie. I odcienkrycę, nie no. Cyf. Czy tu jestem w dozwolonym miejscu już? Chyba jak najbardziej. Dobra, trzeba posłuchać tutaj tych ziomków, czy tam laseczki. Czy kto tu jest? Witam. You didn't tell me your cousin was back in town. Ah, do I detect a certain attraction to the dashing private detective from Milan? Oh, what of it? He's cute. Actually, well, I really shouldn't tell you this, but he's here about a case. The client is Francesca De Santis. You know, the female doctor that's staying at Villa Caruso. Really? Wonder what she wants with a snoop. Well, you didn't hear it from me, okay? Where'd you see him anyway? Couple of streets over, sleeping on a bench. Yeah. Well, that's Sal for you. Always was a night. According to our research, Sal Falcone, a private investigator from Milan, has performed services for Silvio Caruso in the past. The question is, does Falcone still work for Caruso? Or does De Santis have an agenda of her own? Only one way to find out. Udać się na miejsce. Musimy znaleźć detektywa. O kurwa, jest. Witam serdecznie. Co mam z nim zrobić? Obudź? Siema. No jak? Posłuchaj. A podsłuchaj. Ej! Zostaw! Puść. Musimy znaleźć tego detektywa i go przede wszystkim jakoś obudzić.
Tylko jak? Kurwa, tego już nie wiem za bardzo właśnie. Mnę to może zwykłą rzucimy mu w twarz czy coś. Kit? Podsłuchaj, no. No. To niech coś powie, żebym go podsłuchiwał. A, on z weteranofonu zadzwoni. Mr. Santos, Sal Falcone. Sorry for the delay, I needed to... Hey, Mom? Yeah, listen, I'm just calling to say I'm fine, yeah, I'm fine, yeah, but I just want you to know that I'm okay. Down at the pier? Sure. Yeah, no, enough of this. All right, no time oh, like I a present. Can't deal with this. Dobra, wyświetl informację. According to our research, Sal Falcone, a private investigator from Milan, has performed services for Silvio Caruso in the past. The question is, does Falcone still work for Caruso, or does DeSantis have an agenda of her own? Only one way to find out. Czy musielibyśmy się zaraz do niego przebrać? Problem jest taki, że chciałby wejść do jakiejś uliczki, z której by mnie nie słyszy, której nikt by mnie... O, to jest dobra uliczka generalnie, tak szczerze mówiąc. To, może to bym mu wstrzyknął. Nie, jak zauważono? Nie, stop! Cicho! Cicho! Dobra! Stop! A! Kurwy jebane! Damy radę. Nikt się nie zorientował. Jest git. Jest git. Jest git. Jest git. Nikt nie wie, że ja to ja. Poszukują mnie, ale nie wiedzą. Oni nie wiedzą. Git powinno być. Dobra, biegniemy. Spotkamy się na molo. Na molo jest sporo ochroniarzy, więc może być problem, jeżeli chodzi o to. Plus pewnie już dostała informację, że detektyw nie żyje, bo jestem kurwa dzbanem. Doktor Pop? Możemy sobie użyć tego automatu? Nie możemy. Nie mogę doktora Popa wypić, chyba że nie mam monety. Ale też zdaje mi się, że jakąś podnosiłem. Dobra, molo i widzę... Widzę, że laskę się do mnie przybliża, nie? O, tutaj jest chyba wejście do, do ich prywatnych tuneli. Tylko na molo jest detektywów od chuja i wszystkiego. DeSantis will arrive shortly. This is one time the dame won't fool the detective. Mogę wypierdolić? No nie pierdol. Nie! Nie! To jest... Nie! Dobra. Patrzcie co to, ale jajca. Dobra. Git, git powinno być. Kurwa, chuj tam git, git. Chuj nie, git, git. A ty, a wiedziałeś jak wyglądam. Muszę cię zabić. Dobra, poszukiwanie, ale to nie znaczy, że jeszcze jest wojna. Biegnij! Agencie 47. Trzeba rozpierdol... A my mamy kuli armat... Nie podniosłem kuli armatniej! A ona tam idzie, kurwa! Kula armatnia! No nie, no gdzie jest kula armatnia? Kuje! O, jest. Podnieś. Pakuj kulę armatnią, szybko! Szybko, szybko. No pan, załaduj. Proch też. Kula armatnia. Jest tam? O kurwa, jest. Zapis. No. Git. No i elegancko. Możemy sobie jeszcze tu postrzelać, widzę. O kurwa, możemy ją w środku też można było wycadzić. Powalony jest ten hitman generalnie.
to aż nie dużo opcji zabójstw. Szkoda, że nie mamy ich zaznaczonych tak na mapie. Tak jak mówię, jakoś tak ciężko jest bez zaznaczenia, bo trzeba posiadać znaczącą wiedzę o mapie, tak? Co się dzieje? Cześć. Co ty? Otrząśnij się. Dobra. We got the situation. I saw the... bad guy. Też to my tu jesteśmy źli. Dobra, i musimy teraz chyba zniszczyć wirusa, tak? Chyba tak na 90%. Nawet na 100, no. Tylko jak to zrobimy? Jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że wysadzałem całą placówkę w pizdu. No wiem, bo my mamy się dostać na poziom 0. Ja zauważyłem na mapie, kilkanaście mapa, tu jest ta. Poziom 3, 2, 1. Dobra, słuchajcie. Sprawa wygląda tak, że musimy wyrzucić wszystko, co mamy nielegalnego, ponieważ... musimy się tam dostać jako naukowiec, a oni chcemy kurwa przeszukać. Musimy pozbyć się praktycznie wszystkiego. Tak, mój ekwipunek jest pusty i oni chcą tu mnie przeszukać i dopiero chyba będę mógł wejść. Mówisz? Cyk, dobra. W końcu. I odcienkrynce, dobra. Jesteśmy w laboratorium. Wyzwanie ukończone pod ziemią. Kurwa, ale to wszyscy wiedzą, kim ja tak naprawdę jestem. Ethos Field Lab. You made it. The virus prototype will be close by. Look for some type of quarantine unit. Ja będę pamiętał i patrzył normalnie. Możemy wyjść z powrotem chyba, tak mi się wydaje. Ja bym sobie został tutaj w tym laboratorium. Oj, ty wiesz, kim ja jestem? Nie wiesz. Zaraz się dowiesz, ale obawiam się, że to będzie ostatnie, czego się dowiesz w życiu. Hello, doctor. Witam. Dobra. Chcemy się przebrać za niego? Tak mi się wydaje, że to kurwa nie jest głupi pomysł, tak generalnie. Strange car? Nie, chcemy go schować. Pik. Dobra. Karta, pewnie, że bierzemy. Spluwa, pewnie, że bierzemy. Bronie, technik. Trzeba pamiętać, że tutaj jest trójma technika. Dobra. Jak to wygląda sprawa? Mam pasa praktycznie wszędzie. Tak mi się wydaje. Także gituwa. Chodźmy na dół. A i wyciągnijmy od razu spluwa, nie? Pik. O kurwa! Zgubiłem się! Nie tędy. Jednak tędy. O, to idzie na górę, ty. To nie, chyba nie tędy. Kurwa. Ty to jednak jako ten muszę przyjść i... z laboratorium. Kogoś z laboratoria. I może tutaj jeszcze jakoś możemy drabiną wejść? O, są schodki. To już nikt na dole nie będzie wiedział, kim ja jestem. Tam byli po prostu szefowie chyba. Dobra, jest git. Dziwne, że oni jakiegoś alarmu nie włączyli. Tyle... Wejdź? O kurwa. Ale zabawa. Tyle ciał znaleźli, że wydaje mi się, że alarm już dawno powinien zostać podniesiony. Znaleźli właściciele, już nie mają po co to robić. Pięknie żyje. O kurwa, on będzie wiedział jednak. Lipa trochę, ty. Generator wyłączyć? Nie wiem. Na pewno musimy przejść przez tamtego zioma. A i ma lepszą spluwę ode mnie. No nie mam żadnej broni innej. Kurka blaszka, nie?
czy broni innej, w sensie jakieś monety czy coś. Ja myślę o twoją broń, wariacie, bo jest całkiem niezła. Weźmy sobie go i wrzućmy tutaj. Bo zbywamy się kolejnych celów, tylko po cichu. Kurwa, wyłącz generator po raz kolejny. Po kolei was, kurwa, będę tutaj przyciągał. W końcu przyjdzie szef. Się wkurzy. No? Zobacz coś... co robisz? No włącz ten generator. Nieźle. Aha. O kurwa, ktoś... Jak? A, ona zgłosiła, że tam broń leży. Ktoś zgubił broń swoją. I bardzo kurwa dobrze. Nie, tylko nic z nim. Nie, proszę, nie. Dlaczego wy ty idziesz z nim? Ja cię kręcę, nie? Dobra, to jest moja okazja, chyba. Ta, na chuj jest okazja. Ja cię kręcę. Chociaż może? Jak pies. Dobra. Chyba git. Pyk. Zamień przebranie? Zamieniam, będę szefem tym razem. Nie, czy to samo ubranie? To samo. Dobra. Teraz już chyba... A kurwa, no jeszcze tamten wie, kim jestem? No to trzeba jakoś sprytnie przejść koło niego. Tu co to jest? A po prostu skrzynia. Dobra, zapisywanie samo automatyczne. Dobra, tu... Cacy. Otwórz zamek, pewnie, że tak. A nie mogę tu wejść. Przepraszam, przypadkiem. O kurde. Czy muszę być... Kurwo! Muszę być członkiem laboratorium. Gdzie zapis? Wczoraj, dzisiaj, 97, 40, 50... 57. Czyli musimy tą laskę złapać i ubrać jej strój. I nie będzie tak. W różowych majciochach, ale chyba damy radę. No, chodź tu. Po raz kolejny zresztą. Chodź. Myślałem, że generalnie powinniśmy mieć przebranie strażnika, a nie... Nie tej laski. Z drugiej strony to po co ja przecież tutaj przyciągam, jak mogłem chyba wziąć mój strój, który już miałem. O! Kto zauważył? Nieprawda. A nie mogę się nawet w nią ubrać. Nieźle. Aha. Dobra, wracałem po mój strój do góry. Jednak. Ale dzisiaj jest nieelegancki dzień, nie? To będzie jeden z gorszych odcinków na świecie. Mało taki energiczno-rozmowny. No ale cóż. No tak jak mówię. Niestety jak się nie wie, czy się właściwie wrzuci ten odcinek, czy zaraz nie skwierczy mikrofon, to ciężko się wtedy nagrywa. Technik laboratoryjny? Nie, technik laboratoryjny miałem się. Pyk. A ja tym zwłoką ukradłem tego przebranie. To nie, jak musiał być technikiem... technikiem laboratoryjnym. Rozumiem, że teraz mam pasa. Na wejście oczywiście.
Oj, chyba ten strój po lewo musimy zdobyć. Ten pomarańczowy byłby OP. A tu możemy wejść, widzę, tu mnie nikt nie zna za bardzo. Dobra, dobra, dobra. Zapisz. Tak dla pewności. Dobra, możemy się chyba pakować do środka. Siema. Tu mnie znają niestety. Tylko jedna osoba, tak czy nie jest najgorzej. Stop się w otoczeniu jako technik. Nie, 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 ja bym chciał, co bym chciał? Nie wiem, co bym chciał. Może kartę jakbym zajebać? Nie wiem w sumie, co to do końca. Jak jest do końca, kurwa, plan. Trójka na szczury. Chodź tu, wariacie, no. O. Poddał się. Kit. Dobra. Nie udało mi się mnie znaleźć. To co to jest na przykład? Krótka na szczuroki. No my musimy się dostać tam dalej. Tylko to jest strasznie kurwa ciężkie. Klucz francuski. To nie jest łatwe zadanie, nie? Tam się dostać. Wszędzie są jacyś ludzie, którzy mogą wiedzieć, kim ja jestem. Zostałem wyłapany przez kamerę bezpieczeństwa. Jest samolot. To jest pewnie nasza droga ucieczki, tak bym strzelał. Tędy możemy przejść? Dawaj, dawaj. Naokoło, nie będziemy się tutaj rzucać w oczy za bardzo. Git. Ojojoj, piękna sprawa, mamy to chyba. Czujemy się? Dobra, nikt nie widzi, nikt nie widzi. System. Podnieść... A, protokół. Kiedy to możliwość? The central lab unit is kept perpetually doused in chemicals to stop the virus prototype from spreading. Entering without a hazmat suit is sure to be lethal. The air purification system is able to clear the toxin, but the controls are only operated by senior lab personnel. Zostaw, puść. Grubokręt. Znaczy musimy wejść do środka, ale musimy mieć też kombinezon, w innym wypadku z dupsą. A jak ja mam się tam dostać po na lewą stronę? Jak ja mam się tam dostać? Legitne pytanie to jest moje. O kurde, możemy na koniec rzucić tego. To coś. Jak ja mam tam wejść do tego zioma tu? A widzę jak chyba. Kurwa, jakie to jest ciężkie. Tędy, po lewo, będzie git. No nie jest to łatwe zadanie, nie, 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 zdecydowanie nie. Dobra, otwórz zamek, tu mnie chyba nikt nie zauważy, prawda? Dobra, tak się jakiś piekcu przedostaniemy. Najgorszy jest tutaj ten gagatek. On rozmawia z nimi. Musi jak najszybciej kurwa przestać. Wtopmy się w tłum. Czekamy aż tamten ziomo się oddali. To zdaje się wydać, ale on coś za bardzo nie, chyba nie pójdzie stamtąd. Niedobrze. Trzeba go jakoś stamtąd wywabić. A ty kurwa! Nóż turmowy, spokojnie. Słuchaj, siema, cześć, się tutaj. Dzień dobry. I tutaj, do skrzyki. Pyk, kurwa. Nie ma mnie. Ty w szoku? Git. Dobra. Dobra, to niech on szuka, ja sobie naleję wody do szklanki. Gituba. Dobra, możemy wychodzić, tylko żebyś zioma nas tu nie zauważył. Jesteśmy po, tak powiem, dobrej stronie barykady. Ja mogę tego zioma chyba tu wyeliminować, to by chyba nie było takie głupie w sumie. Jak ktoś zauważył?
Słuchaj, słuchaj, stój! Stój! O kurwa. I do skrzydni. Ale jaja. Where the hell did he go? Are you copying? It has begun. We are all weapons hot now. Today will not be the day when we fail. You understand? Easter. A biegi, biegi dalej, wariacie. Tak jest. Ja mi się chciał, kurwa, przebrać z tego fioletowego. Ue, zostaw, pójdź, pójdź! Pójdź! Nie, przebierz się, przebierz się! Jest, mamy to. Dobra, oni chyba nie wiedzą, kim ja jestem. Myślę, że Gituwa jest. I teraz możemy zniszczyć wirusa. Tak bym szedł bez tego, bez kombinezonu. A to nie jest laboratorium tutaj. No tutaj już mnie nie znajdą, jak już jestem chyba na tym etapie, to jestem safe w miarę. Czy nie? Nie wiem w sumie. Otwórz. Otwórz. Ciekawe co jakbym szedł bez tego. Bez kombinezonu, co by się wydarzyło. Cos? Co mam tu zrobić? A, zniszczyć wirusa, dobra. A zrobimy to w jaki sposób? Kurczę, obawiam się, że muszę zabić tutaj tych gagatków. Szkoda, że nie mam mojej broni takiej. Cześć. Sorry. O kurwa. Dać wyjście, wychodzę. Jak najszybciej. Dobra, mamy to. Musimy się tylko i wyłącznie udać do exita, tak zwanego. Czy oni mnie znajdą? Oni wiedzą, kim ja jestem? Nie, chyba jest git. Coś? My cool, nie? My ziomy. Oj, tu trzeba uważać. Dobra, ale to pobiegniemy, bo my musimy wyjść samolotem. Także Gida przed siebie i będzie dobrze. Git, mamy to, panowie. W końcu, u mnie jest strasznie dużo nagrania. Niestety będę musiał wam zmontować ten odcinek. Niestety, bo to bardzo dużo czasu marnuje wtedy na montowanie takich odcinków. Wolałbym raz na jakiś czas po prostu przysiąść i wiecie, nagrać odcinek dobry. Wypić kawę, energiczny, fajny odcinkers. A nie montować, kurwa, każdy odcinek, bo ja co drugi odcinek muszę montować. Strasznie mnie to wkurza. O kurwa, zabiją mnie! Opuść misję! Agent 47. Git. Zajebiste. Ether Security is in the dark about the incident. A few at the company knew about the virus. Not even the board. Must have been someone at the lab. I understand. I'll get to the bottom of this. Boss is unhappy. I followed you from Italy. I guess when you're invisible, you stop looking over your shoulder. You did this. Iago exposed you. ICA did the heavy lifting. I just pulled some strings. Yeah, you're mine. How do you expect... I play dirty. That's how you defeat a stronger opponent. You strike from behind. Now give me the key. You have a family? Trust me, if there's a weakness, Providence will find it. Take my chances. The key. Fine. Won't do you much good. It's funny. Cobb said the same thing. Thank you, messenger. Don't. I just killed you. And we're even.
Fajna jaka scenka. Jakby w ogóle te CGI, jak to jest dobrze zrobione, nie? Mega ładne. Kascenki. Dobra, ukończone wyzwanie. Dzięki wielkie za obejrzenie w takim razie. 20 tysięcy punktów, natomiast zabite osoby postronne. Łączny wynik 0. Jednak, no to sadek. A ile czas? 55 minut przechodziłem widzowie tą misję. Także całkiem sporo. No nie jest dobrze, nie była to szybka misja. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku, bo odcinki są codziennie, godzina 14-16, zostawcie lajka i wpadajcie na Twitcha, tam streamę. Cześć.